Hej kochani, tu Hula i Dusza Paranormalne, słuchacie kolejnego podcastu z serii Nieproszeni Goście. Tydzień temu zapytałam Was, czy, byliście, czy bylibyście zainteresowani tematem czarownic z salem. No i ogólnie tematem czarownic, z tego co miałam okazję przeczytać, to tak. Dlatego też dzisiaj właśnie z takim tematem do Was przychodzę. W sumie to będzie taka pierwsza forma na tym kanale, bo nie jest to konkretna historia jednej osoby. Tutaj będzie pomieszanie takiej wiedzy teoretycznej łącznie z historią, która się wydarzyła, więc mam nadzieję, że trochę takie hulaj dusza uczy i bawi, bo będzie tutaj trochę teologii, trochę historii. No i poszczególne opowieści osób, które brały udział w tym procesie. Dlatego też jestem ciekawa, jak odbierzecie taką formę. Jeżeli odbierzecie ją pozytywnie, to mam jeszcze kilka opowieści o czarownicach, które znała historia. A póki co przypominam, że w dalszym ciągu można wysyłać swoje paranormalne historie, mail jest podany jak zawsze przypięty do komentarza oraz w opisie, a teraz bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Zanim jednak zabiorę Was na wycieczkę krajoznawczą do Salem, a właściwie teraz już to do Denver, to słów kilka na temat tego, kim są czarownice, czym one różnią się od wiedźm i jakie to odzwierciedlenie ma teraz, no bo wiadomo, że oba te pojęcia wywodzą się ze starożytności, z lat bardzo, bardzo dawnych i ludzie kilkaset lat temu mieli inne pojęcie niż my teraz. Więc taki mały aspekt historyczny i różnice między czarownicami a wiedźmami. W wielkim skrócie, naprawdę w ogromnym, zaraz się tutaj rozdrobnię na kawałki pierwsze, ale przede wszystkim czarownice są opisywane jako osoby, które podpisały cyrograf i zajmowały się czarną magią, no białą również, ale wiecie, no to co złe na no to czarownice. Natomiast wiedźmy były to postacie półdemoniczne, ale miały one szacun na dzielni. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ogólnie są to pojęcia tożsame, chociaż w teorii znacząco innego. W procesach o czary to i tak jeden członek był, czy chodziło o czarownicę, czy o wiedźmę. Tam to w ogóle każdy był oskarżony. Ale od początku, jeżeli chodzi o wiedźmę, to wiedźma ma wrodzoną moc. Ona się rodzi, ona jest postacią półdemoniczną, ma intuicję rozwiniętą, zajmuje się często zilarstwem, lecznictwem, odczynia, odczynaniem klątw, czyli jeżeli jakaś tam zła czarownica rzuciła klątwę, to wiedźma zajmie się jej odczynianiem. Dlatego też miały one szacun nadzielni, no i trochę też wzbudzały strachu, no bo skoro potrafiły odczyniać takie zaklęcia, no to pewnie potrafiły też je rzucać. Ale jeżeli chodzi o odbiór, to raczej można skłaniać się ku takiemu pozytywnemu odbiorowi, w przeciwieństwie co do czarownic. Zdaję sobie sprawę z tego, że przy obu pojęciach u niektórych pojawia się w głowie obraz takiej starej baby z miotłą, z jakimś tam syfem na nosie i w ogóle starej, pomarszczonej, takiej mech. No ale prawdę mówiąc to nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o współczesność, to współcześnie najbliżej co do wiedźm są to szeptunki. Znajdujące się również w Polsce w okolicach Podlasia osoby zazwyczaj wyznania prawosławnego, uznane za uzdrowicieli, swoją moc mają, jak same twierdzą, od Jezusa, jest z tym związana legenda, że Jezus razu pewnego w jakiejś tam świątyni przekazał swoim uczniom magiczne zaklęcia, które pozwalały na to, aby uzdrawiać innych ludzi. No i właśnie te zaklęcia, niektórym są przekazywane, między innymi właśnie szeptunkom, które mają moc uzdrawiania. Więc one same twierdzą, że ich zdolności pochodzą od Boga i aniołów. Natomiast Cerkiew Prawosławna e, oficjalnie głosi, że swoje moc mają od Rogatego. No i bądź tu mądry. Najwyraźniej no ktoś tu ewidentnie kłamie, ale okej, okay, podcast nie o tym. Co do szeptunek, to przyjmują one pacjentów i sama osobiście znam osoby, która specjalnie jechała na Podlasie po to, aby skorzystać z ich usług. Na Wikipedii można sobie przeczytać listę chorób, które leczą szeptunki. Jest to dość ciekawe, ponieważ między innymi są tam uroki, co wydaje się być logiczne, no bo standardowy lekarz nie zajmuje się odczynianiem uroków, tego, że ktoś ma w życiu pecha, ale też na tej liście chorób jest na przykład przeciąg. To, co jest zresztą dość ciekawe, z tego co miałam też okazję się zapoznać, to szeptunki zajmują się jakimiś określonymi przypadłościami, więc na przykład jeżeli przyjdziemy do takiej osoby ze złamaną ręką, to ona rzecz jasna odeśle nas do specjalisty, bo to nie jest zakres jej obowiązków. Jeśli chodzi o metody leczenia, to tutaj w grę wchodzą głównie te modlitwy, zaklęcia, które tam Jezus miał przekazać oraz też leczenie zielarstwem, czyli to co wcześniej mówiłam w przypadku wiedźm. To skoro już jedno pojęcie mamy za sobą, to teraz czarownice, i z całą pewnością czarownice mają negatywne znaczenie, które pojawiło się mniej więcej no pod koniec średniowiecza. W trakcie kazań duchowni przestrzegali przed ludźmi zajmującymi się magią. No i te temat poszedł w eter, ponieważ taki duchowny na Ambonie, a wiadomo, Kościół był wtedy środkiem wszystkiego, to ludzie się zbierali. No i w trakcie, kiedy taki duchowny zaczął przestrzegać, że wśród nas są osoby, które mają tam złe moce i te złe moce są od natchnienia tego, tego najgorszego, Pana ciemności. Takie osoby mogą rzucać zaklęcia, uroki i trzeba przestrzegać się przed takimi osobami. No to w każdy, każdy w swoim otoczeniu podświadomie szukał takiej czarownicy i zastanawiał się, czy przypadkiem ta dziwna sąsiadka, która nie mówi dzień dobry, to może ona jest czarownicą, a, a nie daj Boże, na przykład okaże się, że, że plony nam się nie udają, no to na pewno z tego powodu, że ta sąsiadka rzuciła urok. Niestety takie było myślenie w tamtych czasach, być może we współczesnych też wśród niektórych. No, ale jeżeli już we współczesności jesteśmy, to najbliżej czarownic są wyznawcy Wiki, czyli religii neopogańskiej. Wiele osób wierzy w magię oraz zaklęcia. I jeżeli chodzi o Wikę, jest ona uznawana za religię. Są dwie główne zasady. Pierwsza zasada to jest, to jest prawo trójpowrotu, czyli cytując, cokolwiek uczynisz dobrego lub złego, powróci do ciebie po trzykroć. Więc każda, każdy dobry uczynek się nam zwróci trzykrotnie, i tak samo każdy zły uczynek. Trochę karma, ale taka zmodyfikowana. Natomiast jest również druga zasada jest to porada wikańska. Cytując: Jeżeli nie krzywdzi się nikogo, czyni swoją wolę, i bardzo mi się to podoba. Jest oczywiście wiele odłam, odmian wikańskiej religii, i każda na dobrą sprawę głosi co innego. Jednak w czystej teorii, tak jak zresztą każda religia w zamiarze no, czyń dobro i, i kochaj bliźniego. A praktyka? No praktyka często pokazuje swoją własną stronę. Więc teorię chyba mamy za sobą. Wiemy, kim są wiedźmy, kim są czarownice. Do tego też by pewnie doszły wróżki, ale no już nie będę się tutaj rozdrapniać na części pierwsze. Część dalsza historii, bo w ogóle skąd się wzięły jakieś procesy, skąd się wzięło całe szukanie tych czarownic. Jak już wcześniej wspomniałam, duchowni nam Ambonie przestrzegali przed takimi osobami. To nie było niczym dziwnym, ponieważ ludzie pod koniec średniowiecza mieli różne swoje wierzenia, mniej lub bardziej logiczne, więc jeszcze to nie był taki powód, żeby całą spiralę nakręcać. Jednak, właśnie w czasach mniej więcej XV-XVII wieku zaczęły mieć miejsce procesy, Karne o uprawianie magii. I w Europie, o czym już mówiłam, duchowni nastraszyli, każdy miał oczy szeroko otwarte. Pytanie jednak jest zasadnicze: kim są takie czarownice, co one robiły, kto mógł zostać oskarżony o bycie taką czarownicą. No i tutaj mamy całą listę: całą listę tego, co taka czarownica robi i za co można zostać oskarżonym. Na przykład oddawanie czci rogatemu, co jest dosyć logiczne. No bo właśnie czarownice miały mieć takie kontakty z tym drugim światem, ale na przykład czarownice mogły też latać na miotłach. Widzicie, w średniowieczu czarownice latały na miotłach, a my nadal czekamy na latające samochody. Dodatkowo też urządzały sabaty, nie wiem, takie jakby ala przyjęcia, oczywiście sobie żartuję. Sprowadzały one choroby, co, co też jest ciekawe. Również można było zostać posądzonym o bycie czarownicą za herezję. No ale to też nie jest niczym zaskakującym, bo znajdujemy się w naszej historii w średniowieczu, więc o herezję to można być posądzonym za prawie wszystko. Natomiast kolejny punkt, który dość mnie ciekawi, to jest powodowanie gradobicia, niszczenie plonów i kradzieże. To też były zdolności, jakie miały czarownice i jakie mogły się odbić na tych zwykłych, pobożnych mieszkańcach. W teorii brzmi to no, rzecz jasna, logicznie, jednak w praktyce wygląda to w ten sposób, że pojawia się grac, więc jest to sprawka czarownicy, była susza, zwiędły nam plony, jest to sprawka czarownicy. Ktoś nam zabrał krowę z obory, więc też to jest sprawka czarownicy. Skoro to wszystko są to działania jakiejś tam dziwnej magii i zaklęć, no to trzeba znaleźć taką czarownicę, żeby ona oczywiście tych uroków nie rzucała. A w praktyce wyglądało to w ten sposób, że każdy, kto był uznawany za, za wyrzutka społecznego, no powiedzmy niezręczny społecznie, mógł zostać uznany za taką czarownicę. No, bo czasy się zmieniają, ale podwójne standardy to tak nie do końca. W dalszym ciągu, jeżeli ktoś ma status, ktoś ma pieniądze, ktoś był wysoko postawionym człowiekiem, no bo, no bo człowiekiem, tak, nie tylko kobiety mogły być posądzone o bycie czarownicami, ale mężczyźni również, chociaż statystycznie mniej, do czego za moment sobie przejdziemy, ale też były takie sytuacje. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto był oskarżony o, o, o czary, no to statystycznie były to kobiety, tak, Tutaj mówimy o statystyce oraz osoby i no, no kobiety właśnie, które miały niższy status społeczny, czyli po prostu nie miały pieniędzy, nie były wysoko urodzone, albo na przykład miały złą opinię na dzielni, bo też były i takie przypadki, sobie o takich przypadkach opowiemy. Początkiem do powstania tej całej dziwnej spirali był rok 1486, kiedy to został wydany młot na czarownicę, czyli podręcznik dla małych detektywów chcących znaleźć takie czarownice i jak tu zrobić, żeby się przed nimi przestrzec i jak je w ogóle rozpoznać. Został on napisany przez Henrycha Kramera, ale również jakiś tam jego przyjaciół, przyjaciół o podobnych poglądach. Aktualnie młot na czarownicę nazywany jest katolickim traktatem. No i został on podzielony na trzy części. Pierwsza z nich to jest część mówiąca, że magia istnieje i tyle, będziecie coś chcieli z Ejwonu. Ta magia jest. I to właściwie o tym jest cała pierwsza część. Druga część są to formy tej magii, czyli taka teoria, że jest tam biała, szara, czarna magia, różne rodzaje i w ogóle, skoro już wiemy, że istnieje, no to jak, jak, jak to wygląda, jakie są zaklęcia i tym podobne. Natomiast trzecia część to jest istny poradnik małego detektywa, czyli przekonanie o tym, jak rozpoznać czarownicę i jakie przesłanki mogą świadczyć o tym, że ktoś zajmuje się czarami. Między innymi dowiemy się w trzeciej części to, że plotka wystarczy jako przesłanka do rozpoczęcia, do rozpoczęcia i rozpatrzenia takiego przypadku. Czyli jak Halina powie grażenie, że Anka zajmuje się czarami, to jest to wystarczający dowód, żeby przemaglować Ankę wszem i w obec na temat tego, czy jest czarownicą. Dodatkowo w, tej, w tym wspaniałym traktacie dowiemy się tego, że to kobiety są zazwyczaj czarownicami, ponieważ mają one, cytując, mniej wiary. A że ludzie pobożni i wierzący nie są czarownikami i czarownicami, no to wiadomo, wszystko jest jasne, proste i logiczne. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestię historyczną, to papież Mikołaj V przekazał inkwizycji. Inkwizycja to była taka centrum dochodzeniowe religijne. Jezu, jak to źle brzmi. Taki sąd religijny i Mikołaj przykazał Inkwizycji prawo do zajmowania się takimi przypadkami. Czyli od tej pory właśnie ten sąd religijny mógł na własną rękę rozpatrywać takie przypadki i sobie tam prowadzić całe śledztwo, jak tylko się im podobało. Więc przejdźmy do tego, jak taki przebieg procesu wyglądał, o co tam właściwie chodziło. Przede wszystkim to, to nie było byle co, ponieważ znajdowała się ekipa prokuratorsko-śledcza oraz lekarze, więc sami biegli i badani. Przede wszystkim największym dowodem na to, że ktoś jest czarownicą było to, że przyznał się do winy i przyznał się do tego, że jest czarownicą. I może pomyślicie sobie, co za imbecyl stworzył takie dziwne prawo, wiadomo, że nikt się nie przyzna. No ale nie było to takie tak, tak do końca jasne, ponieważ w tamtych czasach istniało wymuszanie zeznań, więc w niektórych krajach można było sprawić, że ktoś się jednak przyznał. Ale przyjmijmy wersję, że jednak się nie przyznało. Wtedy w grę wchodziły opinie świadków, zwłaszcza dzieci. No bo dzieci uznawane były też, poniekąd też dzisiaj są za takie osoby niewinne, które nie kłamią, które nic złego w życiu nie zrobiły, więc dlaczego miałyby kogoś bezpodstawnie oskarżać? Więc w momencie, kiedy nasza osoba została oskarżona o zajmowanie się magią, no to oczywiście zbierały się te wszystkie wiejskie plotkary, które mówiły, że tam widziały, że ona jakieś Dziwne zaklęcia rzuca albo była u nas w domu, a później nam się plony zepsuły. I rzecz jasna, takie zeznania brano pod uwagę, ale jeżeli pojawiła się młoda osoba, która powiedziała, że ktoś jest czarownicą, to było to brane tak dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie pod uwagę, że to na pewno jest prawda. Wspominać chyba nie trzeba, że poza faktem tej niewinności, to jest również fakt y, łatwej manipulacji, być może, znaczy być może no z całą pewnością e, taką młodą osobę było łatwo nastawić i wystarczyło, że rodzic powiedział tak, takiej dziewczynce czy, czy swojemu synowi, co ma mówić, no i potem to samo było mówione. No dobra, ale nie samymi zeznaniami człowiek żyje, istniały jeszcze przeróżne próby. Na przykład coś, co nazywało się próbą wody. Próba wody polegała na tym, aby osobę posądzoną o czary włożyć do wody i zobaczyć, czy pójdzie na dno. No, niby brzmi to logicznie, wiadomo, człowiek tutaj fizyka poszedłby na dno. Jednak znajdujemy się w końcówkach średniowiecza i w tamtych czasach kobiety nosiły wielkie, obszerne, falbaniste suknie. Które sprawiały, że przy założeniu takiej sukni, a następnie znajdowaniu się w wodzie, człowiek wcale nie szedł na dno. W większości przypadków, no bo bywało właściwie to różnie, czasami w zależności w co się było ubranym. No, w sytuacji mężczyzn było nieco łatwiej. Była również próba łez, czyli płacz na zawołanie. Jeżeli taka czarownica rozpłacze się, gdy każe się jej płakać, no to być może czarownicą nie jest. Natomiast jeżeli takiej zdolności nie ma, to jest już tą czarownicą. Kolejnym dowodem było coś na rodzaj szukania znamienia, takiego diabolicznego znamienia. Wiecie, Ludzie mają czasami jakieś znamiona, no to tak, się, tak się rodzą po prostu. No i jeżeli osoba posądzona o czary miała jakieś znamie, to często był to dowód tego, że, że faktycznie jest ona czarownicą albo czarownikiem. Po prostu została oznaczona przez rogatego, no i sprawni detektywi to wykryli. Brzmi to może wszystko dość dziwnie, ale istniało coś na rodzaj dupochronu, zwłaszcza w Niderlandach, ponieważ była to próba wagi. I poddając się takiej próbie wagi, można było uzyskać certyfikat niewinności. Cała sprawa polegała na tym, że wierzono, iż osoby zajmujące się magią nie są normalnymi ludźmi, nie są bytami takimi, no, takimi normalnymi po prostu, i ich waga jest dużo mniejsza niż waga przeciętnego człowieka. Tak więc w tej sytuacji można było się zważyć i patrząc schematycznie na wzrost takiej osoby, oraz jej wagę, no to wnioskowano, czy waga jest mniej więcej w normie, czy jest na przykład bardzo, bardzo zaniżona. I taką próbę zazwyczaj każdy przechodził, ponieważ, żeby uznano taką wagę za zaniżoną, no to musielibyśmy mieć chyba do czynienia z kobietą, która miała 1,60 m wzrostu i ważyła 10 kg. Więc o tyle fajnie, że można było sobie taki certyfikat załatwić i nagle rzucić niczym najlepszą kartę Pokémon, mówiąc, że jest to certyfikat niewinności i zazwyczaj to musiało przejść. No i ostatnia kwestia w tematach teoretycznych, czyli jaka kara mogła mieć miejsce. No i tutaj oczywiście w grę wchodzi stos lub coś podobnego, jednak statystycznie często procesy kończyły się uniewinnieniem. I podając taką statystykę na około 80 tysięcy przypadków, karę ostateczną poniosło około 35 tysięcy osób, czyli statystycznie widzimy, że jest to mniej niż połowa. Skoro już teorię mamy za sobą, to przenosimy się moi drodzy do Salem. Mamy rok 1692. Tak daleko w podróż w czasie was chyba nie zabierałam. No ale jesteśmy w wiosce Salem. Na ten moment nazywa się ona Denvers i liczy około 27 tysięcy mieszkańców. A to są statystyki na czas współczesny. Więc jeżeli chodzi o Salem w tamtym czasie, to myślę, że mniej niż połowa z tego. Więc miejmy po prostu świadomość tego, że każdy, każdego znał i oczywiście roiło się od Halins pod ósemki. Jednak mamy luty 1692 roku i właśnie wtedy dziewięcioletnia Betty Paris, córka wielebnego Samuela Parisa, oraz jej 11 kuzynka Abigail Williams, siostrzenica wielebnego Samuela Parisa. Zaczęły mieć dość dziwne objawy. Coś na rodzaj epilepsji, ale nie tylko. Dodatkowo krzyczały i, i rzucały przedmiotami, dziwnie się poruszały. Mówiły również, że mają uczucie szczypania na ciele, jednak po zbadaniu przez lekarzy okazało się, że jest brak jakichkolwiek fizycznych oznak. Dość szybko okazało się, że niektóre inne młode dziewczęta czuły się podobnie i miały takie same objawy. Specjaliści rozkładali ręce i mieli minę zdziwionego Pikachu, ponieważ za bardzo nie wiedzieli, co mają z tym faktem zrobić. A jeżeli coś jest nauce i ludzkości nieznane, to wypada to wyjaśnić rzeczami nadprzyrodzonymi i czarami. Dlatego też pod koniec lutego pojawiły się oskarżenia, i to oskarżenia, których autorkami były właśnie Betty oraz Abigail i jeszcze ich dwie koleżanki. I oskarżenia te padły na trzy kobiety, które mieszkały w wiosce Salem, i brzmiały one w ten sposób, że właśnie te trzy kobiety rzuciły na nie uroki. Zapoznam Was teraz z tymi kobietami, ponieważ pierwsza z nich miała na imię Sara Good z domu Solard. Urodzona w 1655 roku, więc w momencie oskarżenia miała 37 lat. Urodziła się w zamożnej rodzinie, wczesne lata jej życia upłynęły w dostatku, niczego jej nie brakowało. Jednak w roku 1672, czyli w momencie kiedy nasza bohaterka miała lat... 22, czyli był to odpowiedni wiek na szukanie męża i, i na odziedziczenie dobrego posagu, okazało się, że jej ojciec odszedł z tego świata, nie zostawiając testamentu, co w skutku oznaczało tyle, że ziemie zostały podzielone w ten sposób, że Sara została z niczym, włączając w to brak jakiegokolwiek posagu. Dla młodej dziewczyny była to rzecz okropna oczywiście, no bo bez posagu ciężko o jakiegoś dobrego męża. No i tutaj jak się okazuje z kobiety, która była wychowywana w dostatku i w rodzinie nigdy niczego nie brakowało, to niestety Sara spadła na niżiny społeczne. No widzicie jak się język plącze. Zamiast konia na białym koniu albo konia na księciu, to trafił się jej mężczyzna imieniem i nazwiskiem Daniel Pull, który był pomocą domową. No, no, niestety nie było to spełnienie jej marzeń, jednak w Danielu się zakochała, para wzięła ślub, jednak okazało się, że Daniel bardzo szybko odszedł z tego świata. Ale nie ma tego dobrego, co by za złe nie wyszło, ponieważ Sara wyszła za mąż po raz drugi za Williama Guda. To jest dosyć ciekawa gra słów, właściwie taki nie wiem, śmiech losu, ponieważ good w języku angielskim dla tych, co nie wiedzą, oznacza dobro, a i tak nie uchroniło to Sary o bycie oskarżoną o czary. No cóż, ślub z Williamem wcale nie poprawił jej sytuacji społecznej i materialnej, wręcz przeciwnie, no od tego momentu rodzina była uboga wspólnie. No tak jak wcześniej Sara była mało majątna, to teraz Sara i William byli mało majątni. No i z tego powodu rodzina musiała żebrać. Nie wiem, jaka była do końca ich sytuacja materialna, czy gdzieś pracowali, czy nie pracowali, ale znalazłam informację, że chodzili od domu do domu, okolicznych mieszkańców z prośbą o darowiznę. Jednak Sara miała reputację osoby nieprzyjemnej i tutaj jest taka wspaniała historia, że razu pewnego, gdy Samuel Paris, Paris, nazwisko znane, mam tutaj na myśli, wielebnego Samuela Parisa, czyli ojca Betty Paris i razu pewnego Samuel odmówił dania takiej darowizny. Wtedy właśnie Sara Wymra rotała coś pod nosem, co później zostało zinterpretowane jako rzucenie klątwy. Jako ciekawostkę dodam, że Sara miała córkę imieniem Doroti. to jest ważna informacja w tej sprawie. W momencie oskarżenia była również w ciąży i co ciekawe, nie chodziła do kościoła. To też było dla niektórych przeświadczenie o tym, że ona może się zajmować czarami, ponieważ nie chodzi do kościoła, i był to jeden z argumentów w trakcie zarzutu. Jednak Sara powiedziała, że do kościoła nie chodzi, ponieważ nie stać jej na odpowiedni do tego ubiór. Kolejną kobietą, która została również oskarżona, była Sara Osborne, czyli kolejna Sara, z domu Warren, urodzona około 1643. Jak łatwo można policzyć, w tym momencie była po 50. Jeżeli chodzi o jej życie, to urodziła się ona w Watertown i wyszła za mąż za bogatego człowieka, Roberta Price, i w 1662 roku przeprowadziła się wraz z nim do wioski Salem. Robert miał tam rodzinę, która właściwie była jedną z majątniejszych rodzin, jeżeli chodzi o wszystkie rodziny znajdujące się w wiosce. Więc jak to niektórzy powiedzą, Hajs się zgadzał. Para doczekała się dwóch Synów oraz córki. Jednak w 1674 roku los tak chciał, że Robert odszedł z tego świata i Sara została samotną matką. Jednak była ona w posiadaniu 150 akrowej posiadłości, i ostatnim życzeniem Roberta było to, aby ta ziemia została przepisana dla dwóch najstarszych synów. No bo jeżeli chodzi tutaj o kwestie spadkowe, to tutaj szli wszyscy po linii męskiej, więc synowie mieli te 150 akrów odziedziczyć. I rzecz jasna, Sara obiecała to mężowi, jednak po jego odejściu zatrudniła Irlandczyka do pomocy przy roli, i był to Alexander Osborne dość szybko w wiosce rozpoczęły się plotki, że Sarę i Aleksandra łączy coś więcej. Wkrótce para postanowiła wziąć ślub i 150 akrowa posiadłość, zamiast zostać przepisana na synów, to została przepisana właśnie na Sarę i na Aleksandra. I tutaj do tego dochodzą kwestie prawne z, jeszcze z XVII wieku, o których przyznam szczerze, że się nie znam, ale z tego co zrozumiałam wyglądało to po prostu w ten sposób, że Sara miała... E, Przepisać tę ziemię na swoich synów, a zamiast tego przepisała ona na swojego nowego małżonka, co, jak można przeczytać, było w tamtym momencie naruszeniem norm społecznych. Tak więc od tego momentu Sara mogła się cieszyć złą opinią wśród mieszkańców. No i do tego niby tam szybki ślub po stracie pierwszego męża. Trzecią oskarżoną była kobieta imieniem Tituba i nie wiadomo w jakim roku ona się urodziła, ani skąd pochodziła, niektóre źródła mówią, że pochodziła ona z Kolumbii, niektóre twierdzą, że z Barbadosu, a inni, że w ogóle tam z Afryki. Jak można się domyśleć, XVII wiek i, i tutaj brak zapisków na temat pochodzenia, na temat w ogóle roku urodzenia, no to już widzimy, że jej pochodzenie stawia, stawia Titubę w trudnej pozycji społecznej w tym XVII wieku. Pracowała u Samuela Parisa, czyli wcześniej wspomnianego wielebnego. Jeżeli chodzi o jej życie prywatne, to miała ona męża Johna oraz córkę Violet. Dlaczego trafiła na listę oskarżonych? No cóż, rzekomo miała opowiadać Elizabeth i Abigail, czyli tym dwóch, dwóm najmłodszym, o urokach i czarach, jakich się nauczyła pracując na Barbadosie, oraz o wódu. I najwyraźniej to wystarczyło, tak więc w marcu 1900, 1692 roku cała trójka została przesłuchana, a następnie zatrzymana. W oczekiwaniu na proces, oczywiście. Jednak okazało się, że jest to dopiero początek, ponieważ po tych wydarzeniach nastąpiła jedna wielka lawina i skoro w, takim, w takiej wiosce, w takim miejscu, gdzie wszyscy się znają, zostały znalezione trzy czarownice, to być może jest ich więcej. I dość szybko doszło do zatrzymania kolejnych osób, między innymi na przykład kobiety imieniem i nazwiskiem Marta Korej. Zatrzymanie Marty sprawiło, że duża część mieszkańców miała oczy jak sarna na autostradzie, ponieważ Marta była członkinią kościoła, była opisywana jako pobożna kobieta, więc no, dlaczego? A no, właśnie z tego powodu, że nie okazała ona poparcia co do procesów, stwierdziła, że jest to kłamstwo, że te dwie dziewczęta kłamią, no i że ona w to wszystko nie wierzy. A więc, skoro w to nie wierzy, no to wiadomo, być może sama jest czarownicą i próbuje tutaj jakieś podejrzenia odeprzeć no, taki był tok myślenia. Dlatego i Marta została zatrzymana. Co więcej, tutaj zaczęły się dziać naprawdę przykre historie, nie tylko osobnych jednostek, ale i całych rodzin, ponieważ dość szybko również jej mąż, imieniem Jills, został stracony. Nie, nie tyle to zatrzymany, tylko stracony, ponieważ stanął w obronie swojej żony. I powiedział on, że ma pełną świadomość tego, że jego żona nie jest czarownicą i że wszystko to, co się dzieje, jest niedorzeczne. A przy tym odmówił składania jakichkolwiek zeznań, no i niestety tak skończyła się jego historia. Na liście osób podejrzanych znalazła się również Dorothy Good, czteroletnia córka Sary, nie, nie, nie bez powodu mówiłam o tym, żeby ją zapamiętać. Czterolatka, tak, ona również została zatrzymana. Dodatkowo jeszcze była to Elizabeth Proctor, oskarżona przez swoją pracownicę o to, że, cytując: Widmo Elisabeth pojawiło się w jej snach, czyli w snach tej pracownicy. Eliska jej się po prostu przyśniła i był to dostateczny dowód, aby Eliskę zatrzymać. W tamtym momencie zaczął się po prostu szał ciał i to ogromny na temat tego, że każdy zajmuje się czarami i, i każdy jest podejrzany. W tamtym momencie od momentu lutego 1692 do maja 1693, czyli ponad rok, zatrzymanych zostało ponad 200 osób, w tym 19 straconych, 14 kobiet i 5 mężczyzn. Między innymi wcześniej wspomniane kobiety, czyli Sara Good oraz Marta Carey. Z ciekawostek dodam, że Sara Osborne, czyli też pierwsza z tej trójki, odeszła będąc w więzieniu. Ona nie doczekała się tego procesu, wyrok nie zapadł, po prostu była szybsza. Co do Tituby, to w ogóle ona się przyznała do winy. Stwierdziła, że tak, potrafi w czary, nauczyła się tego na Barbadosie i, moi kochani, została uniewinniona. Z tego, co miałam okazję zobaczyć na Wikipedii, to jest to jeden przypadek osoby, która się przyznała i która została uniewinniona. Jeżeli chodzi o tę czterolatkę, czyli Dorothy Good, to została wypuszczona na wolność. Tak komuś się przypomniało, nagle odzyskał kontakt z bazą, że, że, że ma 4 lata. Jako dodatkowe informacje dodam też, że Sara Good, kobieta, która w tamtym momencie była w ciąży, o czym też powiedziałam, urodziła niestety nie na wolności córkę imieniem Mercy, która odeszła. Z tego świata niestety no, nie, nie, prze, nie przeżyła tego. Ale również Elizabeth Proctor spodziewała się dziecka i urodziła syna Johna, którego dalsze losy nie są znane, ale nie znalazłam żadnej adnotacji na temat tego, że, że tam coś się stało, więc najprawdopodobniej odzyskał on wolność. A co do jego matki, samej Elizabeth, to jej wyrok został odroczony z powodu ciąży, a w 1693 roku pojawił się nowy gubernator, który uniewinnił osadzonych, tak więc Elizabeth odzyskała wolność. W 1699 roku wyszła ponownie za mąż za Daniela Richardsa, ponieważ jej pierwszy mąż no, już skończył tak jak skończył, o czym wcześniej wspomniałam, i prawie wiodła normalne życie aż do 1703 roku, kiedy dostała tak zwany atender, czyli co, coś, co się może tłumaczyć jako plama. E, no, została ona wykluczona w pewien sposób ze społeczeństwa. Jest to utrata wszystkich tytułów, majątku, prawa do dziedziczenia. A jej dalsze losy nie są znane. Jako ciekawostkę powiem, że duża część jej rodziny została również oskarżona, i tak naprawdę była to bardzo długa lista bliższych i dalszych członków jej rodziny. Stąd też niektórzy twierdzą, że tak naprawdę właśnie z tych całych procesów, co niektórzy zrobili sobie zabawę, czyli jeżeli ktoś jest niewygodny, ktoś się komuś nie podoba, to wystarczyło go w tamtym momencie oskarżyć o czary. Nie zmienia to jednak faktów, że jest to sprawa, która zapisała się w historii. I niestety takich spraw jest więcej. Tak więc przyznam szczerze, że jestem ciekawa tego, co o tym myślicie. Czy taka forma przekazu Wam odpowiada, czy może byście chcieli usłyszeć o czymś innym? Jeżeli tak, to jestem rzecz jasna otwarta na propozycje, a to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, do których udało mi się dotrzeć. Oczywiście jestem, jak zawsze, bardzo ciekawa Waszych refleksji, tego, co pojawiło się w Waszej głowie. Bo jest to jak najbardziej temat paranormalny, ale trochę taki historyczny, edukacyjny. Nie do końca planowałam taką formę tworząc hula dusza paranormalne. Jednak, tak jak wspomniałam, jestem ciekawa tego, co wymyślicie i co tak naprawdę wytworzycie ten kanał. Jeżeli wam się podoba, to, to myślę, że możemy tutaj o różnych duchach, zjawach i bytach porobić takie, takie małe miniserie, gdzie jakieś znane przypadki czy z tą na ten temat, no i tym podobne, więc oczywiście czekam na Wasze propozycje i tak samo czekam też na Wasze historie z serii, historie widzów. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do końca, a mianowicie to do tego momentu, piszą w komentarzu: czarownica, bo chyba nie zliczę, ile razy powiedziałam to słowo w tym podcaście. Standardowo też zapraszam Was do dołączenia do grupy na Facebooku. Link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama. Do usłyszenia.